To jest korweta Erai, najszybsza korweta w historii marki. Najszybciej przyspiesza do 60 mil na godzinę, czyli w 2,5 sekundy. Samochód robi piorunujące wrażenie, zresztą już sama C8 bez wsparcia hybrydowego robi piorunujące wrażenie. It's okay. Looks good, man. Yeah. Starting to get the hang of it after a little bit there. Yeah, takes thank you. Bit. Yeah, you're welcome, man. That was fun. Oh my god. Ooh. Wow. Miękkie nogi mam. Miałem okazję ostatnio testować na torze w Spring Mountain w Las Vegas C8 właśnie na torze. A to jest wersja jeszcze szybsza od tamtej C8, bo mamy tutaj napęd na wszystkie koła, ale nie jest to taki typowy napęd na wszystkie koła. Tutaj mamy tak, że z tyłu jest napęd spalinowy na tył, a na przód jest napęd elektryczny i ten napęd elektryczny nie pracuje cały czas, tylko pracuje do pewnej tam prędkości, ale pomaga się rozpędzić tej korwetcie do 100 km na godzinę w mega piorunującej prędkości, co jest moim zdaniem zajebistym rozwiązaniem. Samochód może także całkowicie poruszać się w trybie napędu elektrycznego, co nie pozwoli nam przejechać wielu kilometrów. Chodzi bardziej o to, że mamy po prostu taką opcję, jeśli nie chcemy tym samochodem za bardzo krzyczeć akurat w miejscu, w którym się znajdujemy. A krzyczeć jest czym? Bo mamy tutaj 6,2 V8, ale z dwoma zaworami na cylinder zamiast z czterema, co jest bardzo ciekawe. Ale mamy tutaj prawdziwą, prawilną V8 i w Fordzie zrobili tak, że ten silnik brzmi naprawdę zajebiście. Moim zdaniem jest naprawdę spoko, jeśli chodzi o ten dźwięk samochodu, zwłaszcza, że to jest hybryda i nie wiem, czy w ogóle w jakimkolwiek stopniu jesteśmy w stanie usłyszeć ten napęd elektryczny podczas startu, czy w ogóle podczas jazdy. Nie usłyszysz, nie? Osoba, która nie miała, czy w ogóle nie wie, co to jest za korwetta, pewnie nawet by nie wiedziała, że to jest samochód hybrydowy. Tak samo jak ja nie wiedziałem ostatnio, jak robiliśmy zlot, że Ferrari FXXK jest samochodem hybrydowym, który ma bardzo podobny napęd jak właśnie ta korwetta, czyli naprzód mamy napęd elektryczny, a na tył mamy spalinowy. Tutaj chodzi głównie o to zjawiskowe przyspieszenie od 0 do setki i myślę, że jeśli tak ma wyglądać świat nowoczesnych samochodów, to ja jestem za. Bo silniki spalinowe są świetne przy wyższych prędkościach, a silniki elektryczne są świetne przy niższych prędkościach, nie? Wtedy, kiedy musimy się rozpędzać, elektryczny silnik nie ma konkurencji, ale wtedy, kiedy potrzebujemy jechać przy dużych obrotach, spalinówka robi robotę, dlatego ja jestem tak naprawdę zwolennikiem samochodów hybrydowych. Myślę, że żeby faktycznie osiągnąć bardzo szybko te 100 km na godzinę, musielibyśmy pominąć jedynkę i od razu startować z dwójki. Tak, dlatego że sama zmiana biegów to już jest strata czasu, nie? No ale widzicie, że w miarę sprawnie ten samochód ruszył z tej dwójeczki, tak jakbyśmy ruszyli, no nie wiem, z jedynki, nie? Tylko że nie zmieniając biegu. W standardzie samochód jedzie, no myślę, że spokojnie te 300 km na godzinę sobie osiągniemy. Reklamują go w taki sposób, że jest to auto spalinowe, auto sportowe na każde warunki. Pojeździsz nim sobie i w zimę, i w lato, jesień, na każdy sezon. Moim zdaniem jest to dosyć słuszne, tak? No bo jednak mamy ten wspomagający napęd elektryczny, który będzie nam do czegoś służył, jeśli faktycznie gdzieś tam byśmy się mieli zakopać, albo gdzieś by tam nam brakowało trakcji na śniegu. Nie? Gdzieś tam może w jakichś takich trudnych warunkach. Niemniej dalej jest to
potężny, ultramocarny samochód spalinowy, jakby nie patrzeć. I ciężko będzie go raczej opanować w trudnych warunkach. Muszę wam tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o przyspieszenie tego samochodu już teraz, to jest to terytorium Hyper Out. Więc naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I zobaczcie, mamy specjalnie od Chevroleta pakiety, które możemy sobie regulować w tej grze. To jest dobra wiadomość. Zobaczcie, wszystkie spoilery praktycznie, nie? Nawet ten jest regulowany, co się rzadko zdarza w Forzie Horizon 5. Akurat mi się on nie podoba. Najlepszy jest chyba ten albo ten. Takie stonowane dosyć te spoilery. Jeśli chodzi o ich statystyki, to wszystkie są takie same, te, które możemy regulować. Tutaj możemy całkowicie odinstalować spoiler, nawet ten fabryczny. No, dajmy sobie coś takiego. Ok. I tu jeszcze mamy progi. Co możemy dać na progach? Owiejkę. Ale nie podoba mi się, bo wystaje za bardzo poza obrys tych. Tutaj wypadałoby dać jakiś dystansik, cyk. O cholera, my tutaj jeszcze mamy body kit. Wow, to nie są żarty. Z tego naprawdę można zrobić hyper auto, z tego co widzę. Szok. Poprawi nam się prowadzenie? Trochę nam się poprawi. Prędkość maksymalna nam się zmniejszy. Według statystyk nieznacznie zwiększy nam się waga. Okej, możemy sobie to zainstalować. Tu jeszcze mamy możliwość dodania doładowania, ale nie chcę z tym doładowaniem przesadzać. No i chciałbym zostawić oczywiście standardowy napęd. Co niepokoi mnie najbardziej, to fakt, że nie mogę tutaj stuningować sobie tego napędu elektrycznego. Jakoś go polepszyć, nie? Zwiększyć jego moc czy coś. Jesteście gotowi na test wydechu? Okej, tutaj nam się za wiele nie zmienia, nie? Jest ten sam dźwięk po i przed wymianą wydechu. Mamy tutaj dostępnych kilka swapów. V10 z Lamborghini Huracana, V12. V7 V8. V12 7 litrów. Jakąś V12. Z tego co widać, staty naprawdę tutaj imponują. Jeśli chodzi o prowadzenie, może być naprawdę ciekawie. I takie mamy oficjalne kolory do tej korwety dostępne. Czerwony, czerwony bez paska, czarny, czarny z paskiem, czarny bez paska. Żółty? O, żółty wygląda fajnie, nie? I bez paska, niebieski. Niebieski bez paska i tutaj znowu jakiś inny odcień tego czarnego. W sumie nie wiem, czym się nawet różni. Niebieski wygląda fajnie, dobrze mi się kojarzy, bo akurat ja jechałem C8 na torze wyścigowym właśnie w kolorze niebieskim, więc wezmę sobie. Fura jest już gotowa. Ej, na pierwszy rzut oka nie widać aż tak bardzo tego bodykita i mi się to podoba. Ale jak drugi raz tak spojrzysz, to wow. Robi to wrażenie, nie? Dobrze to wygląda. Pasuje to wszystko. Dobra, musimy sprawdzić start i prowadzenie tego auta. Mam co do niego pewne wymagania. Mam nadzieję, że będzie lepiej przyspieszał od innych samochodów w klasie S1 i chcę to właśnie sprawdzić na multiplayerze. Staty są absolutnie przegięte. Zobaczmy, jak wygląda start. Może dajmy launch control. W standardzie mamy tutaj 8-biegową skrzynię, ale ponieważ zwiększyliśmy dość mocno moc i nie zależy nam na ekonomii jazdy, dlatego wymieniłem ją na 6-biegową, przez co mamy dłuższe te biegi. I dzięki temu powinniśmy lepiej przyspieszać od 0 do 200. No bo nie tracimy tego czasu na zmianę, chociaż ta zmiana jest i tak tutaj błyskawiczna. Chodźmy na multika. Zainstalowałem tutaj jeszcze klatkę bezpieczeństwa, która kształtem przypomina mi te klatki bezpieczeństwa, które są w Fordzie Motorsport nowej. Czy to jest żywcem samochód wzięty z Motorsporta?
Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie, bardzo dobrze jest w tej korwecie, trzeba przyznać. Może dałoby się zrobić tak, żeby skręcała jakoś lepiej, jeszcze mocniej, także prawie że bokiem, ale póki co, no, powiem ci, jest dobrze. Zwłaszcza ten start, no tutaj Ferrari jakieś przykokrzone, może zrobiony jakiś zbugowany tuning czy coś, ja zrobiłem taki otypowo tuning, żeby sobie po prostu nie mieć za dużo mocy, żeby dobrze się prowadziła, taki zrównoważony zawsze robię ten tuning, nie? Bo nie lubię, jak samochód ma dużo mocy, a praktycznie wcale nie skręca, więc ja mogłem dać doładowanie kosztem na przykład gorszych opon czy coś takiego. Dostosowałem tuning, ważymy trochę więcej, ale mamy też znacznie więcej mocy i gorzej będziemy sobie radzić na zakrętach. Chociaż samochód naprawdę dobrze się prowadził. Jestem ciekawy, jak poradzi sobie teraz. Oho, McLaren F1 GT, Ferrari, Mazda RX-7. No, ciekawe to będzie. Okej. Okay. Let's go. Ale tu ładnie Ferrari wszedł. Wydaje mi się, że start miałem na podobnie jak ta Mazda RX-7. Zrobiłem samochód typowo pod moc i jemu skrętu nie brakuje. Tutaj są opony semi-slick. I naprawdę, jeśli chodzi o prowadzenie, jest spoko. Wywaliłem body kit. Ja pierniczę, ładnie. Tak trochę driftuje, ale w granicach normy jest okej. Okay. Oho, ktoś już się poddał chyba. Jeśli chodzi o osiągi takie ogólne tego samochodu na całym torze, to jest to dosyć zbliżone do tego poprzedniego tuningu, dlatego że wtedy po prostu lepiej się samochód prowadził, a teraz ma trochę lepsze przyspieszenie, nieznacznie, nie? No i wywaliłem ten body kit, samochód węższy, tak mam wrażenie, że też trochę inaczej się prowadzi po zmianie tego body kitu. Ciekawe. Teraz dodatkowo mamy jeszcze zainstalowany kompresor, więc też go słychać. Nie, bo w standardzie w tym samochodzie jest wolno sący silnik, bez żadnego doładowania. Tak jak powinno być w każdym aucie. Dobra, a teraz podjeżdżamy sobie do twardego obiektu i zobaczmy, co się dzieje z kołami. Czy one się tak równo kręcą? No właśnie, chciałbym, żeby tutaj były też jakieś takie rolki, nie? W Fordzie, że sobie możesz zrobić normalnie test samochodu, tak jak się robi w rzeczywistości, i na podstawie tego mierzyć jego moc, nie? No bo tutaj wszystko jest na zasadzie takiej estymacji, symulacji przez grę. Oczywiście jako smaczek, nie tam, żeby robić jakieś dokładne tuningi tego samochodu, nie? Ale to by było naprawdę fajne, bo wtedy moglibyśmy sprawdzić, jak ten napęd na przykład się w takiej korwecie zachowuje, gdy koła kręcą się z większą prędkością, prawda? Czyli kiedy tak naprawdę jedziemy szybko, nie? Tutaj ten napęd elektryczny powinien się w pewnym momencie wyłączać, nie wiem przy jakiej dokładnie prędkości, no bo później on już zaczyna chyba tylko generować straty i przeszkadzać napędowi spalinowemu. I nie wiem, jak myślicie? I tak sobie wygląda nasza korwetka RI, którą możecie zdobyć, jeśli zagracie sobie w Fordze Motorsport 8 albo Fordze Motorsport 23. Bardzo ciekawy samochód, nie? Trzeba by było jeszcze posiedzieć nad tuningiem, bo myślę, że ma potencjał. Jeden gościu, z którym się ścigałem na multiku, no, pojechał dużo lepiej ode mnie, miał może lepiej stuningowany samochód. Także kwestia tuningu dostosowania też jest tutaj istotna. A ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Trzymajcie się, na razie. Hej!